Cześć, witajcie. Ja jestem ta Witam was bardzo serdecznie w prezentacji sterowników do AverMedia GameR HD Lite. Co do tego wszystkiego tutaj, ja bym otworzył sobie nową kartę incognito i wpisał AverMedia GameR HD Lite. Sterowniki, które musimy zdobyć, żeby móc sobie spokojnie zagrać, e, znaczy raczej nagrywać z tego właśnie sprzętu. Um, jedną rzecz chciałem tutaj zauważyć. Napisałem no, live, tak? Ja pierwotniczy. Um, nieważne, nie patrzcie na to nawet. <laughs> dlatego, że um, piszę tak, dlatego, bo jest po prostu już bardzo, bardzo późno. O jest aż, aż mi głupio. Um, nieważne, ważne jest to, że wchodzimy sobie na Avermidie. Media. Um, niech tu się włączy ta strona. Tak, to jest jak się w tle przy okazji pobiera. Nie ma to aktualizacji. Na niech strona się włączy, proszę. Proszę bardzo. I jest tutaj, tak. Są sterowniki. Od razu pierwsze to zrobiłem, a nie ma płyty w zestawie. Zobaczyłem sobie, o jest strona, no to pobieram najnowsze sterowniki. Patrzę na te. To są stare. O, te są nowsze. Okej, okay, te są jeszcze jakieś starsze. Patrzę. O, tu. Windows 81. To jest mój. Tak, dobrze. Pobieram to. I to był chyba najgłupsze co mam zrobić, bo kiedy ściąłem to, te, te sterowniki, właśnie tutaj to problem był zasadniczy, że po prostu moja och przepraszam za dmuchnięcie moja tutaj Avermidia nie była wykrywana w ogóle pojawiało się tutaj coś takiego jak mm, cannot find a coś tam, coś tam, coś tam, coś, coś, ten decen tak czy siak nie było można nagrywać, nie było można nic zrobić ale staroniki działały tak tak dziwnie, że mimo, że nie wykrywało tego sprzętu, to ten sprzęt działał, więc ekran było wszystko widać. Bo jeżeli nie było stronników w ogóle, no to ten ekran, ekran główny, który teraz patrzycie, w ogóle się nie pojawiał, bo po prostu nie wykrywał ekranu po połączeniu, bo karta Afermig nie działała. Także zainstalowałem te stronniki 8.1. niby wykrywało wszystko, ale nie wykrywało tej, tej karty, nie dało się nic z tym zrobić. Więc usunąłem te stronniki i zainstalowałem najpierw to, te tutaj. I od razu później ściągnąłem pobranie to. Tego pobrałem. Dzięki temu właśnie teraz nagrywam sobie spokojnie. I działa wszystko jak najbardziej dobrze. Więc pamiętajcie o tym, bo ja też zrobiłem taki... co sumie to nie jest błąd. Po prostu poszedłem do tego racjonalnie, zrobiłem tak jak trzeba i jak się okazuje nie działa. Być może kiedy oglądacie to to zmieniło się, zmieniło się te wszystkie Sterowniki też to jest możliwe, ale na, na dzień dzisiejszy, kiedy to nagrywam, sterowniki są właśnie w takie, 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 i, takie i takie, i takie, a ja wybrałem te najnowsze i to było złe. Więc wiesz, jeżeli macie taki błąd jak ja, oczywiście spróbujcie na starcie tą najnowszą, najnowsze sterowniki. Jeżeli Wam zadziała, to ok. Jeżeli Wam nie zadziała, no to już wiecie, jak to rozwiązać. Ale co do samego sprzętu, dzieli on się na cztery kategorie: Polder Biuletyn, który pokazuje wszystkie najnowsze kwalności, które tutaj, tutaj są. Przechwyć. Jest to do nagrywania samego komputera, bądź konsoli, bądź innego komputera. Oczywiście wszystko w instrukcji. jest dobrze w instrukcji opisane, że jest tam rysunek do opisania, jak nagrywasz bieżący komputer, jak nagrywasz inny komputer, jak nagrywasz z konsoli. Więc to jest dobrze rozpisane, to polecam jak najbardziej. Przejdziemy do tej kategorii dokładniej za chwilę. Niżej mamy strumień. Strumień jest to po prostu streamowanie. Streamowanie jest wspierane przez Twitcha, jest przez Ustream, Nico Niko, cokolwiek to jest i jeszcze customowe możemy wpisać, więc jak najbardziej to nie jest blokowane. Wpisałem po prostu customowy kod i później customowy klucz. Jest to jak najbardziej działa, działa to dobrze. Nie dostawałem jeszcze oczywiście streamowania, bo mój internet jest tak, tak słaby. A szkoda w sumie, bo to byłaby też dobra opcja. No ale tak czy siak nie testowałem tego, więc te, tego nie mogę się wypowiedzieć. Oczywiście wszystko opiszę, tam, wam wszystko opowiem, a to inna sprawa. No i czwartą jest folder wideo, folder które się ustawia tutaj po prostu. I wszystkie ustawienia w ten sposób. Możemy sobie przez oczy coś ustalić. Mnie to jest w sumie tak bardzo bezsensowne, mam maxa włączone. Tam mam problem z tą opcją uruchom Rek central przy uruchamianiu. Po prostu mnie to nie działa, nie uruchamia się i tyle. Po prostu. To chyba wszystko w tym miejscu. Przejdźmy do przechwytywania. Jest tu podział na amator, nowicjusz i pro. We wszystkich filmikach, takie, takie testowe przed tym oglądałem, nie było nic powiedziane o tych amatorach now, i Wszyscy mówili, że są pro, więc przechodzą na pro. Co jest, co jest w amatorze? W amatorze jest to. Rozpiska idealna po prostu. W łatwy sposób ustawiamy wszystko, wybieramy sobie czy to jest inny konsola, czy to jest to. Te rysunki, o których mówiłem, to samo, to samo jest włączone właśnie w tym w, e, instrukcji. Źródło wideo. Wszystko jak najbardziej jest ten, pokazane. Jest regulacja pomiędzy zasięgiem kolorów. Więc jak najbardziej możecie sobie to wygrać, wybrać. E, możecie też połączyć przez DVI. To też jest możliwością. Jest to tutaj potrzebna oczywiście przejściówka. Mm, tak jest ciała. Źródło audio jest przechwytywanie, to jest dla mnie minus, bo przechwy przechwytywanie jest tylko z HDMI i Audio In. Ja mam zewnętrzną kartę dźwiękową, zewnętrzną, wewnętrzną, ale po prostu nie jest to ta, która przechodzi przez HDMI, więc ym, po prostu nie nagrywa mi dźwięku. Muszę muszę przełączać sobie w systemie ustawienie na dźwięku na właśnie. HDMI. Przez to muszę nagrywać w słuchawkach jakichś e, podłączonych specjalnie do monitora, tak żeby po prostu e, słyszeć dźwięk. To jest dla mnie minus, jak najbardziej. Ale działa. Działa, działa. Możemy też nagrywać mikrofon w jednym, w tym samym momencie, co pozwala na to, że po prostu klikam jeden przycisk, ustalony i po prostu nagrywa nam się to i to jednocześnie, nie ma jakiegoś desynchro. Wszystko działa idealnie. Jak na razie nie miałem tego problemu, że na przykład e, było... Gra była rozsunięta, jeżeli chodzi o dźwięk. W sensie, że obraz był inny, dźwięk zgrytać był inny, albo takie rozsunięcia, desynchronizacje związane z dźwiękiem mikrofonu, a samym nagraniem też tego nie miałem. Polecam też włączyć opcję, zapisz jako oddzielny plik. Dzięki temu możemy sobie po prostu to wszystko modyfikować. Więc to będzie dobra opcja. Dzięki temu możemy podczas zewnętrznego montażu ten dźwięk ulepszyć, ale jak, jak, jeżeli to robicie za jednym razem, to po prostu włączacie to w ten sposób i. Możecie sobie wszystko naraz nagrać, tylko pamiętajcie o tym, żeby ustawić dobrze jest tutaj w ustawieniach między tym, co jest głośniejsze, czy mikrofon, czy właśnie gra, bo bo też ważne, żeby to się nie zlewało. Co tu jeszcze ten? Czy to było coś? Ja ustawiam coś takiego sterowanie przyciskami skrótu, czyli jednym przyciskiem można nagrywać, dopiero drugim uruchamia mikrofon. To jest dobre, szczególnie jeżeli są, jeżeli są filmiki. No, powiecie, to jest coś, takiego. włączam nagrywanie. Najpierw Pójdę nagrywanie dźwięku, mówię, 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 jest kacenka. Wtedy wyłączam z powrotem mikrofon, mogę się napić, mogę się dobrze oprzeć, albo moje, moje, po prostu mój fotel strasznie, strasznie jest głośny, więc po prostu dzięki temu mogę się dobrze oprzeć i nie będziecie tego słyszeć i nie, nie ma z tym problemu na nagraniach, po prostu. Dalej, ustawienia wideo. Formal wideo, wybrałem MP4. Tego TS nie sprawdzałem w ogóle, ze względu na to, że obawiam się, że po prostu programy do montażu będą mieć z tym problemy jakieś. No i też myślę, że to większej różnicy nie ma. Co do rozdzielczości, jeżeli nagrywamy w rozdzielczości HD, to możemy sobie ustawić ilość klatek na 60, 50 i 30 w dół. Według tego, co chcemy, po prostu. 60 jest maksymalnie w tej chwili i wystarczalnie, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o to, jak ja nagrywam, ja nagrywam w Full, full HD, wtedy mogę maksymalnie 30 klatek, to też nie jest problemem, bo jakoś nie jestem tym fanem 60 klatek, nie, nie widzę do tego problemu z tym, ale wróćmy do opcji wyżej, jest to transmisja danych, jest to bitrate tak zwany, jeżeli chodzi o streamy, wybieramy 5, wydaje mi się, że 5 byłby wystarczalne, albo 6 ewentualnie, ja daję 10, ale myślę też, żeby sobie dać jeszcze więcej, w innym razem jakieś 15 może, Myślę, że to jest kwestia Waszego wyboru i tak, jeżeli to montujecie zewnętrznie, to wszystko będzie dodatkowo jeszcze dodatkowo, po prostu sprawdzone, bo wszystko będzie sprawdzone, skompresowane, jeszcze zmniejszone, później na tubie jeszcze zmniejszone, więc naprawdę bardziej to robicie dla siebie, żeby to zawsze lepiej, myślę, według mnie, zawsze lepiej obniżać z lepszej na niższą niż z niższej na, na wyższą, więc jest ok. Myślę, że te, te 10 jest, jeżeli nie wiecie jak ustawić na starcie, no to te 10 myślę, daje, że to jest bardzo dobre. Ewentualnie sobie modyfikujcie, dajcie sobie na starcie na przykład 40 i później zmniejszajcie. Właściwie też nie wiem jak to działa, jeżeli chodzi o obciążenie, bo może jeżeli dasz sobie na starcie y, 60, nie? No to będzie bardziej gra legowała. Może jak dacie sobie 1, jeden. No, jeden to jest samobójstwo przy, tej, przy takiej rozdzielczości, no ale powiedzmy, że dacie sobie 1, to może komputer będzie działał lepiej. Nie wiem jakie to ma znaczenie, dla mnie nieodczuwalne. Więc ja dałem sobie 10, bo wygląda to dobrze, myślę, że wystarczalnie. Niżej jest szybkość transmisji danych audio, czyli jakoś e, po prostu dźwięku, dałem na maksymalną. Mnie to boli, że jest tylko 256. Według mnie powinno być co najmniej 318, a 300 ileś, e, 356, 360, 300, 350, 350 powinno być. Nie mówię, nie, nie mówię to o wielko, wielokrotności, oczywiście, no bo to jest też, też, też ta liczba. Z wielokrotnie na ósemkowo. No ale um, coś 350 wydaje mi się, że byłoby spoko. Bądź już 512, nie. Też jest możliwe, że to też byłoby dobre już. No ale też dobrze, że jest 256 wydaje mi się, że powinno być więcej. Ja przynajmniej jestem takim gościem od mikro, jeżeli chodzi o jakiegoś mikrofonu, że chciałbym, żeby było więcej. Chciałbym, żeby móc coś jakoś tak bardziej to, z tym się modyfikować, z tym się bawić. No i dalej są przyciski skrótu. Mm. Włączanie nagrywania, jeżeli chodzi o e, samo nagrywanie, mam na zero. Włączanie to jest wszystko ucięte, nie? ale tu chodzi o nagrywanie gry, tu o włączanie mikrofonu. Rynek jest F9, tego nikt nie używa w nie jeżeli chodzi o mnie. No i tak, tak właśnie wygląda, jeżeli chodzi o e, amatora. Nowicjusz jest bardziej zaawansowany, Tutaj bar to jest bardziej, no wiesz, jest taki bardziej, e, e, klikasz, co, chcesz, co robisz, i to bardziej wykrywa, wszystko sprawdza, jest ok on to ustawia wszystko według tego, co on uważa za dobre i to, co on uważa, że jest najlepsze. On wybrał te 12, ja mam 10. Spoko jest, jak najbardziej. Więc to jest takie... Takie, co jakby powiedzieć, to automat taki, który wszystko sprawdza. Konsola do gier, inny komputer też jest, wszystko wykrywa. Więc działa. Działa, działa, działa. Anulujemy sobie. No, jest wersja pro. Tak jak ta, którą najbardziej propaguję i wydaje mi się, że w sumie jest to tak bardzo... To się niczym nie różni między sobą. To są takie opcje niby pro, ale w sumie to tak bardziej dla urozmaicenia menu jest. Na powinny być dwie opcje, wersja nowicjusz i wersja pro i, i byłoby idealnie ta, ta wersja dla totalnie nuba To jest taka, ta pierwsza, którą pokazywałem jest taka no... Taka bardzo podobna do pro i myślę, że jeżeli człowiek ma Człowiek ma jakoś taki problem z tym, to myślę, że to bez różnicy jest dla niego. Audio bym sobie tu, bo zmieniał wszystko. No i wiadomo, że tu możesz, możesz sobie dać taką rozdzielczość jak chcesz, możesz sobie dać kurde taką. Znaczy, nie wiem po co, możesz dać sobie taką rozdzielczość i takie tyle bitów i, i klatek 60 w ogóle i to będzie. To będzie dziwne, ale może sobie to zrobić jak na luzie. Nie ma problemu z tym. Tylko opcję nie będę to prawda, bo to pokazywałam ponownie, bo wszystko jest identyczne, jak było wcześniej. Jeżeli macie jeszcze jakieś dylematy co do kupowania sprzętu, jeżeli jakiś macie problem, jak najbardziej piszcie w komentarzach, piszcie na pw jak tam wam wygodnie po prostu. Ja jak najbardziej odpiszę wam i nie, nie ma z tym problemu. Myślę, że to będzie wszystko. Czy coś jeszcze pokazać? Jeszcze pokazuję wam te opcje strumienia. Wyglądają on bardzo, bardzo, bardzo podobnie, więc. Nie wiem, czy to mam tutaj do pokazywania wam. O, inny mikrofon tu wykryłam, to nie jest mikrofon, to jest mój dźwięk z komputera. No. Wykryło to, wykryło. Klatki 24, nie wiadomo dlaczego, też jakąś prędkość wybrało mi dziwną. A być może po prostu do, dostosowało to do tego, do, do moich tych, do moich ustawień internetu. Być może tutaj nie ma MP4, to jest FLV, ale to jest chyba logiczne. No i to jest taka wersja, jak coś taka stabilizacja strumienia. Stabilny balans, jakoś. Nie wiem, prośba do czego to służy, ale są takie opcje. Przepraszam, że nie mogę wam powiedzieć po prostu na czym to, na czym to polega. Niestety mój internet nie pozwala, na no to jeżeli będę miał lepszy internet, na pewno no, zrobię jak do tego dodatkowy filmik. Jeżeli, jeżeli macie adnotację, no to zapraszam. Zacznijcie go, zaglądanie, i chyba to będzie wszystko, bo nie wiem, co jeszcze mógłbym powiedzieć tutaj. To jest chyba wszystko. Tu możemy jeszcze wybrać, że mamy kilka tych sprzętów, ale zazwyczaj się ma jeden, bo posął w sumie więcej. Tak czy siak, serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych materiałów na moim kanale. Jeszcze raz dzięki, no i cześć.